kościółek w Dębnie. Dziś zaczynamy welo od połowy tej drogi, którą robiliśmy poprzednią jesienią. Zaczynamy od Dębna, a w zeszłym roku zaczynaliśmy od Czosztyna. No i po lewej welo, musimy tylko tam wjechać jakoś. Tam? Te góry tam, przed nami, to są pieniny. Co? Pieniny tam, te góry to są. No i tu gdzieś jesteśmy? Gdzie ta góra jest? Tu chyba w Falsztynie jest góra. A tu będzie przeprawa, tu będziemy płynąć. Już idę. Trzeba przerzutkę dostosować do tego, jak ci się będzie wygodnie jechało. Bo jak duży opór ci stawia, ciężko ci się pedałuje, to trzeba na jeszcze niższe przełożenie. A jak jedzie ci się w miarę dobrze, to nie. Jak coś, to po prostu schodzisz i wpychasz rower na górę. No, dziewczyny, tak to ja nie podjadę, jak będziecie mi tak robić. Oj, górka we Frydmanie. Daje. Tyłek, ale widoki piękne. Obejrzyjcie się za siebie, jaki ładny widok jest. No to jest ciężka góra. A te domki od jesieni. To chyba się trochę posunęły. A tam gdzieś dziewczyny idą. Gdzie laski? I już, jesteście na górze. Dobrze, nikt ci nie broni. Tam, za zakrętem się zatrzymujemy i robimy zdjęcie, bo tam jest ładny widok.
Ania, tam jest zakręt, zwolnij. Tam jest ostry zakręt, hamuj. Tak. Jula, tam gdzie ci ludzie stoją jest zakręt, wiesz? Tam gdzie ci ludzie stoją jest zakręt. Jedziemy, nie zatrzymujemy się. Ania, czekaj. Taką samą panoramkę robiłem też na jesień. Niedzica, Czosztyn. Fajnie wygląda. No, gdzie? Rowery tu zostają, a my sobie na górę pójdziemy. Tak. O, nawet mamy stoliczek wspólny. Nie pod nas, robimy. No. Bo ja tu jeszcze już nie pomyślałam. Ty chyba nie nagrywasz. Ja się trzymam. Jestem na filmie. Wrzucić ci to do filmu, że nie nagrywam? Dobra, będzie.
tej strony jest bardzo dużo takich miejsc, że można sobie siąść, posiedzieć, coś porobić, poleżakować. Ale ładnie widać. Tam jechaliśmy z drugiej strony, gdzie jest takie zamurowane. Tam zaczynaliśmy. Tatry widać. Ładnie prezentuję. Najsłabsza część velo.